Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry. Dzisiaj za plecami lotnisko, tak? My z Mirosławem świeżo po awanturze. Można powiedzieć już rodziny, bo... Dyskusji! Drodzy Państwo, tutaj wrócimy dzisiaj tak na chwileczkę do ostatniego, czy przedostatniego tematu, gdzie ja Mirek... W cyklu może, Robert odszczekuje. Robert, przepraszam, nie odszczekuje, chodziło o te poczekalnie dla rowerów na skrzyżowaniach. I może za mało czasu poświęciłem na to, żeby wytłumaczyć, o co mi konkretnie chodzi, bo tylko polał się jad. No i jad polał się z tego tytułu, że skrzyżowanie jako miejsce newralgiczne, zwłaszcza te skrzyżowania, które mamy wykonane w tej technologii, jakiej mamy, czyli bezpośrednio umieszczone praktycznie w pasach, tak Mirek? Tak. W pasach, nie dają możliwości oglądu sytuacji, czy też reakcji oglądu sytuacji na późniejsze zdarzenie. Czyli jeśli by te przejścia były wyciągnięte troszeczkę w głąb ulic, wtedy kierujący miałby ogląd sytuacji i mógł reagować na nadjeżdżający rower, tudzież biegnących pieszych, mógłby reagować i nie być zaskoczony na tym przejściu. I teraz moje stanowisko wynikało z tego, że każdy element dostawiony na przejściu czy na skrzyżowaniu, raz, że wprowadza zamieszanie w postaci jakichś innych dodatkowych elementów zasłaniających widoczność, tak? Tak mówiłem. Tak mówiłem i tak w tej chwili twierdzę. Jest on zbędny i niepotrzebny. No nie w tym wypadku. Te miejsce powinno być szczególnie chronione i jak najbardziej przejrzyste i czyste. Bez żadnych zabudowań typu te poczekalnie dla rowerów i stajnie dla jednorożców. Po prostu miejsce pozostawione jak najbardziej bezpiecznym. Dwa, chodzi o malowanie białą farbą, nadużywanie białej farby w innym kolorze farby w miejscach do hamowywań. Może łukach, zakrętów, tak, w mieście. Nikomu nie przychodzi do głowy, że jednoślad, motorower, wjeżdżający w taką linię, a jeszcze nie daj Boże jest wilgotny lub zaraz po deszczu, to tak jakby wjeżdżał po prostu w lato, z lata w zimę. Adrem, kończ wać pan. Tak, w każdym razie wjeżdża i to jest bardzo częsta przyczyna jakichś wywrotek czy upadków, więc też nie powinno być to nadużywane. I mało tego, nie hołubowane, że coś żeśmy oznaczyli białymi i czerwonymi. Są potrzebne, czy nie są potrzebne te podpórki? Mów krótko. Uważam, że one nie powinny się tam znajdować ze względów bezpieczeństwa. Czyli wcześniej powinny się znajdować. Wydaje mi się, że cała energia powinna być przekierowana w inne miejsce. Dobrze. To... Myślę, że ideą tego to jest pewnie zdrowy styl życia. Ogólnie bardzo popieram samą rower jeżdżę. Tylko chyba nie na tym etapie jakby takiego rozwoju. Ja zauważyłem, mam sam syna 14-letniego, że już dzieci nie oglądają się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, tylko lazą jak zombie prosto pod samochody. I mi się zdaje, że to całą energię, czy też te środki, jakie są wolne, powinny skierować do szkół i przedszkoli i tam przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję edukacyjną. Czyli niepotrzebnie wydane pieniądze. Tak? Wiem, że podpory były sponsorowane i to Dobra. Jest prywatna sprawa sponsora, na co je wydał. Natomiast jeśli chodzi już o działanie naszych wataszków lokalnych, no to tutaj powinno być więcej, wydaje mi się, takiego patrzenia w przyszłość. Powinni skłonić tego, co wydał te pieniądze, żeby wydał nie, na nie, on sobie wydał na co chciał, Dobra, nikomu do okay. tego. Ale przeszkadzasz. Nie w no, tym, nie, nie, no bo nie w bo tym, czas że... ci się kończy, 3 minuty miałeś tylko mówić. Chodzi o to, że za każdym razem skrócamy i nie możemy wypowiedzieć myśli, czy sprecyzować przekonań, czy poglądów, tak? No, do którego momentu zejdziemy? Że co, będziemy slajdy pokazywali? Nie przeciągaj. No bo to... jesteśmy teraz... Drodzy Państwo, za chwilę Mirosław zacznie, zobaczycie Państwo, jak będzie przyciągał. Nie, no ja mu to wszystko przypomnę, za chwilę. On się usprawiedliwił. Czy ja się usprawiedliwiłem, czy tu chociaż jedno padło usprawiedliwienie? Nic nowego nie powiedział w sumie, co w poprzednim odcinku i jakby powiedzieć, że się tam wycofał ze swoich spostrzeżeń, ale... Ja z niczego się nie wycofałem, mówię tu Państwu teraz. To nie wiem, skąd ta interpretacja, że ja się z czegoś wycofałem. Powiedziałem tylko, jaki sposób myślenia był, mówiąc o tym problemie wcześniej. No tak, ale mówmy o skutkach, teraz będziemy mówili o skutkach, bo tak właściwie tematem dzisiejszym to stoimy w tym miejscu, gdzie teoretycznie może powstać tor wyścigowy w Suwałkach i głównie marzniemy tutaj po to,
ponieważ wiadomo, są problemy z torem kartingowym, samochodowym na ulicy Sikorskiego. Mieszkańcy też skarżą się na pewną hałaśliwość. Na dzień dzisiejszy zawarliśmy taki konsensus, że może w przyszłym roku, jak się da, to samochodziarze przeniosą te swoje imprezy na sobotę, żeby nie zakłócać niedzielnego wypoczynku, ale to wszystko jeszcze jest do rozmowy. Natomiast my z Robertem byliśmy na spotkaniu w Urzędzie Miasta, gdzie zasięgnięto naszej opinii w sprawie potencjalnej lokalizacji toru wyścigowego w Suwałkach, tutaj przy lotnisku. Pan z przerwą kłamie. Nie proszono nas o opinię na temat lokalizacji toru, tylko zapytano mnie mniej więcej o przebieg nitki ewentualnej celem wizualizacji. Nie no, no tak, ja nie bardzo widzę, że próbujesz mnie złapać za język, ale no, wygląda to w ten sposób, no, że jakby nie patrzeć, to skonsultowano z nami sprawę potencjalnej lokalizacji toru wyścigowego przy lotnisku, na którego terenie jakby potencjalnym stoimy, bo dlaczego na terenie również lotniska? Bo po tej sprawie w tamtą stronę to lotnisko jeszcze będzie chciało budować swoje hangary od szosy mniej więcej i zajmie to część terenu. Potem jakaś część tutaj parkingowa i teraz przesuwając się w stronę kompostowni jest teren, gdzie można by było zlokalizować nitkę tego toru. Ta radiolatarnia, którą Państwo widzicie, została i zostanie już zaplanowana, przestawione w inne miejsce i z nami rzeczywiście rozmawiano, jakby to potencjalnie mogło wyglądać, ale... Mirek, przecież to prezydent wskazał miejsce potencjalnego miejsca. Ja nie wiem, kto wskazał, ja nie byłem u prezydenta. Ja nie będę kłamał w tym programie. Ja byłem z tobą architektury. Tak, gdzie pani architekt poprosiła, żeby ewentualnie naszkicować, jakby mogła wyglądać ta nitka. No i koniec. I w tym miejscu byłem. I ja żadnej konsultacji odnośnie miejsca lokalizacji toru, jeśli chodzi o teren usytuowania, nie brałem udziału. To no był, to był to? Prezydenta pomysł i jest i tyle. No to chodzi o to, że wskazał ten teren, potem poproszono nas o to, żebyśmy ewentualnie, jako ci, którzy mają troszeczkę na ten temat pojęcia, z czego ty pewnie jeszcze więcej niż tu wszyscy, łącznie ze mną, no i żeśmy tam naszkicowali, co i tak nie ma to żadnego wpływu na nic, bo to jest mniej więcej gabaryt, jaki mógłby zająć ten odcinek toru, czyli cały tor, tak? Jak to by mogło być pociągnięte? Tak. I dokładnie z tego nic nie wynika, prócz wizualizacji. Nic z tego nie będzie wynikało. Tak jest. Teraz ewentualnie gdybyśmy wybiegli w jakiejś perspektywie do przodu, to powiedz mi o finansowych możliwościach ewentualnie zrobienia sekcji. Z mojej wiedzy żadnych finansowych możliwości nie ma na wybudowanie tego toru. Tutaj prezydent jednoznacznie tak, określił się, że nie będzie partycypowało w żadnych kosztach, więc dostaliśmy Porsche, tylko bez silnika. A nawet można powiedzieć i opon w nim nie ma. I opon nie ma. Czyli właściwie stoimy w miejscu, aczkolwiek jakby odrobina w tym jest pozytywu, że ten plac może, być może będzie, bo jeszcze Mirku nie wspomniałeś, że jest straszny opór od strony tutaj osiedla, które znajduje się w obrzeżu tego. To znaczy opór zawsze będzie i teraz trzeba sobie wziąć pod uwagę, że mówią, lotnisko hałasuje, bo jest lotnisko, a my będziemy dodatkowo ewentualnie, jeżeli jeździć, to hałasować. A opór mieszkańców to myślę, że zawsze będzie na terenie, który jest blisko miasta. Natomiast my głównie zajmujemy się możliwością praktycznego powstania tego toru, czyli możliwością sfinansowania tej budowy. Nasze te konsultacje względem, czy da się tu zmieścić nitkę toru wyścigowego, no doszły do tego, że da się zrobić tor do 1500 metrów w obwodzie, plus wewnętrzne jakieś tam... Dla innych też imprez pewnie motoryzacyjnych, do wykorzystania takiego wszechstronnego. I z naszej opinii wynika, że tu da się zrealizować tor wyścigowy w Suwałkach. Natomiast co do inicjatywy dalszej, czy powstanie to jakiś komitet budowy toru, czy fundacja, czy ktoś, przedsiębiorstwa, firmy jakieś będą brały w tym udział, my możemy tylko zasygnalizować. Natomiast jeśli jest wola lobby samochodowego, żeby w przyszłości jeździć, po to robimy ten program tutaj i pokazujemy Państwu, że miasto wywiązało się jakby ze swoich rozmów z nami, że jest teren, na którym potencjalnie można byłoby ten tor zlokalizować i to jest według nas
duża, właściwa wiadomość, bo no, otwiera perspektywę. Wiadomość jest jakby super, tak? No i jakby w ogóle bez komentarza, jeśli tak. chodzi o to. Natomiast te auto bez silnika, bez opon, no trochę ja się zaczynam obawiać, no bo to będzie właściwie martwa decyzja. Dobra. Jeśli miasto nie weźmie w tym udziału, czyli nie utworzy się jakiś komitet, potem jakieś działania przy pomocy czy tych wszystkich zasobów ludzkich, jakie posiada Urząd Miasta i wszystkich możliwości, jakie posiada Urząd Miasta, to ta inicjatywa nie powstanie. No tak, ale miasto powiedziało na razie, że nie da fizycznych pieniędzy, natomiast nie wycofało się z udziału tego typu, prawda, jakby no, współpracy z potencjalnym jakimś tam komitetem budowy. Natomiast mówię, to jest zadanie, to jest powiedzmy jakaś perspektywa dla tego lobby motoryzacyjnego, sportowego i myślę, że ono powinno jakoś tą inicjatywę zainicjować, no łącznie z nami. No i co, wystarczy na dzisiaj. Pozdrawiamy i do następnego razu.